Hejdzie, siemanko, ja jestem Random i zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Soma. Survival horroru, w którym staramy się przetrwać i uciec przed potworami. Przepraszam was bardzo, że jestem troszkę przymulony, ale jest godzina 8 rano. Jeszcze nie do końca ogarniam, jak mówić, jak się zachowywać i jak nagrywać odcineczek. Ale kurde, no, chcieliście Somę, to będę nagrywał Somę do końca, nie? Już nie wolno się wycofywać z tego. Jak zapewne pamiętacie, musimy znaleźć jeszcze kilka rzeczy. Musimy znaleźć jakiś structure gel i battery pack. Jeżeli nie wiesz, drogi widzu, co teraz robimy, to cofnij się do odcinka wcześniej. W playliście Soma masz wszystkie odcinki, jakie tylko wyszły. Chyba to jest 19, więc to będzie 18 odcinków wcześniej. Naprawdę jest co oglądać, stary, polecam, nie? A jak chcesz nowe zobaczyć, to kliknij subskrybuj. Dobra, mamy. Teraz się muszę skupić. A to nie jest ta gra, w której to się otwierało. O, nagrywam dla was tą serię. Już niedługo seria wyjdzie, już prawie jest gotowa. Także czekajcie, nie poddawajcie się. Yo. A ja muszę znaleźć ten Cortex Chip dalej. Jesteśmy tutaj. Tu jest zamknięte, no to wiem. To jest klatka schodowa, którą już weszliśmy do góry. Zobaczmy workshop. Czyli to na wprost. Ale tu już byliśmy, nie? Tutaj jest to miejsce, gdzie był ten robot, z którego wyjęliśmy właśnie chip. Cortex Assembly Removed. No signal to host. No i stąd to taki chip wyszedł dziwny, ja go sobie wziąłem, nie? Generalnie w gierce, jeśli jest ktoś, kto gierki nie zna, w gierce trochę straszy, więc polecam troszkę przyciszyć słuchawki. Ja sam się boję. Tu chyba już nic ciekawego nie znajdziemy. Więc z workshopu możemy raczej odejść już. Ale tu jeszcze są jakieś rzeczy. O, tu byliśmy? Chyba tu nie byliśmy. No i tu jest miejsce, do którego wejść nie możemy. Nie wiem dlaczego, ale jest zamknięte. Tu są takie, zobaczcie, przyrządy do... Jezu, oddaj to. Do ćwiczenia nadgarstka, to się tak ściska. Wtedy macie silniejsze nadgarstki. Nadgarstki dłonie. A tu byliśmy, bo tutaj sobie tam już pachnąłem tego potworka, jak mnie uzdrowił. A tu co będzie? Może chodzi o to, żeby to przesłuchać, nie? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally her relieving the listening post? Must be important. It is, Drask. It is. Okej, okay, pierwsze nagranie mam z głowy. Nie, stay safe. Tak. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? It will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Look at that, co mi tam widzą? Wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. Alright, heading into radio silence. Good luck, guys. We have to stop it, czyli widzieli coś, co chcą zatrzymać. Jakiś potwór, nie? Chcę przesłuchać wszystkich, dlatego że to może być istotne w fabule i wiecie, usłyszę coś tam i dzięki temu będę mógł szukać jakichś tam przedmiotów dalej, nie? Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Unable to connect. Lumar relay out of range. Dobra. Czyli tu nic ciekawego nie ma. A co to jest tutaj? Alpha needs medicine. Alfa potrzebuje być uzdrowiona. He it's stuck. Coś utknęło. Into the abyss, take it to Alpha in the abyss. Weź to do abyss. Nie, co to jest to abyss, tego nie rozumiem. Ale nieważne, dobra, czyli chyba tutaj nic nie znajdziemy niestety. Albo stety. Możemy stąd sobie spokojnie wyjść. Żadnego innego przejścia już nie ma. Tu na stoliku też nie leży. Szukamy tych części po to, żeby wejść do takiego specjalnego miejsca, w którym jest się nie da, dobra, musimy normalnie na tej planszy szukać. Do takiego miejsca, w którym jest kostium power suit, nazywany power suit, który nam umożliwia
chodzenie w takim specjalnym statku bez tego, żebyśmy tracili życie, nie? Coś takiego. Co to jest? Hydroponik. To trzeba otworzyć, tylko jeszcze nie wiem jak. Tu zawsze potwór się pojawiał i nas straszył. Coś mi wkurzało. Szalej. Tu nic ciekawego nie ma. Tu jest potwór. Są zamknięte drzwi. Idźmy tutaj, nie? Dive room, medical bay. Medical bay, czyli taki szpital, coś jak wiecie, oddział szpitalny. I to też niewiele widzę, no kurde, jakaś komora. Co mogę zrobić? Tam się teleportuję, czy co? Zamieniam. Ej, to może mikro... To jest mikrofalówka! Chyba. Tu jest prześwietlenia, to już widzieliśmy, łóżka szpitalne. Nic ciekawego tu nie widzę. Jakieś tabletki, leki. Obcążki do paznokci to są chyba nawet, nie wiem. Ale to już w poprzednim odcinku omawialiśmy sobie tę miejscówkę. Tośmy weszli? Tak, to weszliśmy, dobra. Jeszcze jest storage, czyli magazyn. Ale tu też nic nie ma, no kurde, bieda, jak nie wiem, tutaj, halo. Może w tych szafkach coś jest schowane. Więc tak, więc szukamy tych komponentów, żeby tam, wiecie... przejść w tą przestrzeń. A kostium, do którego tych części szukamy, jest, już wam pokazuję. O, może coś tutaj ominęliśmy jeszcze, co? To jest, aha, to są... to jest instrukcja, jak ten kostium założyć. Tu jest taki Omnitol. Omnitol to jest taki chip, nie? Wiecie? Który wam pozwala się dostać do konkretnych drzwi. My taki swój też już mamy. Tu nic nie włączę. Tu również nie. Kurde, nie wiem co robić. Serio. Go look for structure gel. Structure gel. No dobra, ale gdzie mam tego szukać? Laska. To jest dla nowych widzów oczywiście. To jest Caitlin. Caitlin to jest taka nasza wskazóweczka. Tam musimy wyjść. I musimy wziąć sobie ten kostium. O to. O, tu widzicie, taki to jest płaszczyk jej, nie? Ale tego structure gel nigdzie nie ma. Tu nie. Tu również nie. Sprawdzę wszystkie kabiny, żeby mieć pewność, że tutaj już nie mam czego szukać. Wiecie o co chodzi. Bo... Aha, zamykają się same, dobra. To myślałem, że tam ktoś stoi i mnie jokuje. Tutaj nie. Nic tu nie ma, kurczę. Ja nie mam pojęcia co robić. Go look for structure gel. Gdzie on jest? Pomóż mi. Go look for structure gel. No, look for structure gel. No bo stąd nie wyjdę, nie? No. To jest wyjście tak jakby chyba na do wody, nie? Wiecie. Na ocean. Dobra, jeszcze mam jeden pomysł, ale to też taka niepewna opcja. Ostatnia. Jest jakiś znaczek dziwny jest, a to jest po prostu ten symbol służby zdrowia. Tam nie wejdź. A da się tam wejść, dobra. Czy nie da się? Nie da się tam wejść. Override. Midsection. A, tu jesteśmy teraz. Coś się otworzyło, ale co? Tam to się otworzyło. Dobra, zaczyna się dziać, już się trochę boję. Ale trudno, idziemy. No to ci gale, że tego nie potrzebujemy. Patrzcie, co tu się dzieje. Jakieś co to są za... To są rybki? To są jakieś takie, nie wiem, kałarnice? Jakieś mutanty? Wow.
Tu nie ma nic, czyli co, uciekło i tak nie będzie zabijało, nie? Świetnie. Nie mogę wyrwać tego kabla. Ej, to po co mnie dopuścili, skoro nic tu się nie może... Nie można tu nic zrobić. Trochę takie lipa to. Nie za bardzo rozumiem. Skoro tutaj nic nie ma... To jest wszystko podpięte do tego kompa, dobra. A ten komp? A, on chodzi cały czas. Myślałem, że go wyłączę i tam wszystko zdechnie. Na szczurach takie brzydkie rzeczy robiliście? Szczurka nie podniosę, żeby go uratować. Ale wszystkie nie żyją, zobaczcie. Pewnie testowali tu szczepionki. To na pewno szczepionki. Tu jest dezynfekcja rąk. Zobaczcie, instrukcja dokładna. Fartuszki, czyli to jest jakieś laboratorium. Gdzieś, gdzie... Wiecie, ćwiczyli co i jak, nie? No, włóż to tam, nie? Dobra, to później. Tu jakaś masakra. Nic tu nie ma. Słowo daję. Zjedz sobie to. To jest taka apteczka, nie? Dla tych, którzy nie wiedzą, to są apteczki, które mają. Aha, wyłączyłem prąd. Okej. Tak miało być? Czy tak średnio? Zapomniałem, że to wyłącza prąd i chyba się wkopałem. Ale te dalej chodzą, zobaczcie. Czyli muszę mieć jakieś inne źródło prądu, nie? Jakieś niezależne opcje, wiecie co chodzi. Ale masakra. No. Ale fajna myszka, patrzcie. Nie ma. Okej, okay, no ale dalej nie wiem, co to się robi. I... Idź stąd, nie strasz mnie. Hydrofonik jest otwarty. To była zamknięta ta grodzia, nie? Wcześniej. Jakieś butelki z wodą. Jakieś shakery dziwne. Myszka. Tu nic nie ma. Ktoś tam naukowa gadka, nie słucham ich nawet. Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. Idźmy z tym przez stąd. To są jakieś... Oh, I know. Próbki. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. Tylko, że mimo to, że to jest wszystko otwarte, to ja nic nie widzę dalej, co można zrobić. Zobaczcie, kurczę, ten odcinek jest taki zamulony, że masakra. Już. Koniec. Denerwujemy takie gadanie, ile można. No to jest włączone. Chyba, domyślnie. Structure shell. Jakaś paćka, no kogoś tu zbierali. To jest ta nasza klatka schodowa? Chyba tak. Dobra, czyli tu nic nie widzimy. Tu jest ta arena. A tu jest... Południowe skrzydło. A tu nie byliśmy jeszcze. No to trzeba iść, no kurczę. Strasznie się robi. Tu nic się nie straszyło? Dziwne. Upper.
Okej. Najpierw sobie przebadamy to, co jest otwarte. Czyli sobie tylko te drzwi zostały. O Jezus. Panowie. Ten bez głowy jest. Więc chyba nam za wiele nie powie. Czy to już w ogóle? Słyszycie to? Jakieś dziwne dźwięki. Tu zamknięte. A on coś powie? Ma głowę? Nie wiem, znaczy tak jak pół głowy ma, nie? Nie, też nie powie nic. Dobra, no to musimy sobie otworzyć w takim razie do przejścia. I zobaczyć, co się wtedy stanie, nie? O ile nas nic nie zje. Coś się zmieniło? Connection wow. Tu dalej zamknięte, więc tu nie szukamy. Tu nic nie było. A stąd przyszliśmy. Dobra, no czyli trzeba wejść tutaj i obadać tą dwójeczkę drzwi. Tu coś grubego się widzę działo. Jak tam badania idą, profesorze? Powiedz mi coś ciekawego. Obrzydliwy jesteś. Słowo daję, obrzydliwy. Dobra, ale szukajmy dalej. Structure shell. Rosół. Nie chcę rosołu. Noodles. Macaron. Macaron. Szpinak. Macaron ze szpinakiem. I z czym jeszcze zrobimy? No, mięsko musi być. Suszona wołowina. O. Gotuj. Czemu nie gotujesz? Ale głupie. To jest mój żel strukturyzujący. To jest takie trudne. Tu nic nie ma. Weźmy tam teraz. No. Ale fajne widoki, patrzcie. Power room. No dobra, to będą baterie pewnie. Jest zamknięte, bo kosmita go zjadł. Power room i storage. Najpierw storage. Bo w magazynie z reguły jest najwięcej rzeczy. Przydałyby się zmysły Wiedźmina, żeby teraz zobaczyć, co tu jest. Power room. O! Saving był, czyli jakaś coś się wczytało. O Jezu, już kolejny trup, który żyje swoją drogą. Co za dźwięki. Ale widzicie to? To jest potwór. To jest potwór. Ale... co ja mogę zrobić? Obejdźmy go dookoła, zobaczmy, co się stanie. On w ogóle mnie nie ściga, jakby nikogo nie szukał. Za tu stoi. A tu nic nie ma, może do niego trzeba podejść. O Jezu. Bijesz? Bijesz, dobra. Powiem, że trzeba go mijać już.
Ale tutaj... Ja to ledwo widzę, słuchajcie. Dosłownie. A tam też nic nie ma. To jest problem. Power room. On wcześniej stał tu, a teraz stoi przy moim wyjściu. No elo. Aha. Mam baterię. Okej. Okay. I został struktur żel. Mamy wszystko. To weź stąd wyjdź. Możemy pójść dookoła i wejść mu za plecy, co wy na to? Jak nas sztachnie, to trudno, to się jeszcze raz tu przyjdzie, nie? To nie będzie problem. Drzyjaku, nie? A, tu nie ma przejścia. No to jesteśmy w dupie. Super! Ekstra! Nie śmiej się. Nie jesteś śmieszny. Tam jest wyjście. Goni mnie. O oh fuck, ja nie mam wyjścia. Jak on zapieprza. Jezus Maria. Mam tą baterię, tylko stąd wyjść trzeba. On mi nie pozwoli. Bo ten kutas aż stoi przy tym, przy wejściu. Nie, teraz go nie ma. Musimy się tam dostać, a tutaj, nie? Myślicie, że się... Może nie umiem. Otwiera drzwi? Chyba nie. Dobra, ale jest bateria. Czyli został nam structure gel i ogarnięte jest, nie? Jest okej, dobra, słuchajcie. Klasycznie, random będzie kończył odcinek, bo już wam wystarczy. Myślę, że fajne, potworne zakończenie, jeżeli chodzi o to. Potworów nie lubię, ale to już wiecie. Zapraszam was na kolejny odcinek już w poniedziałek. Myślę, że będzie spoko. Bo coraz więcej się dzieje, zbliżamy się do końca gry, jak widzicie. Jak tylko skończymy Somę, wylatuje nowa seria, która wam się na pewno spodoba. Ale więcej informacji na Facebooku, randomowi grupa, zapraszam. A tymczasem siemanko, trzymajcie się, cześć.